Dobra, słuchajcie, skupcie się, spróbujmy zrobić generator, czyli coś, co będzie nam automatycznie generowało te statyka asteroidy. Wywalam je ze sceny chwilowo. I słuchajcie, czasami jest taka potrzeba, żeby chodził skrypt, który permanentnie ma chodzić w trakcie działania levelu gry. No i trzeba go do czegoś zapiąć, żeby on działał, więc często tworzy się taki pusty obiekt, który się nazywa na przykład level manager. Jest też game manager, ale on jest raczej do samej gry, a nie do konkretnego poziomu. I on nie będzie miał w sobie żadnej treści poza skryptem, który będzie odpowiedzialny za spawnowanie asteroid. Więc dodamy sobie do niego skrypt, który będzie się nazywał Asteroid Spawner. I ten skrypt będzie odpowiedzialny za spawnowanie w określonej odległości od statku asteroid, tak żeby on nie widział, że one się pojawiają, tylko żeby mógł wlecieć w nie w momencie, kiedy się znajdzie, będzie się poruszał, to będzie mógł w nie wlecieć w obszar, gdzie zostały wygenerowane. I teraz po pierwsze, żebyśmy mogli wygenerować, to musimy wiedzieć gdzie, a żeby wiedzieć gdzie, musimy mieć pozycję gracza. Dlatego do tego naszego skryptu zrobimy sobie zmienną transform player. Możecie są, nie ma znaczenia, czy weźmiecie game object player, czy transform player, bo jedno z drugiego można wyciągnąć, tak? Mi jest potrzebna tylko jego pozycja, więc na razie transform player. I w metodzie start znajdź gracza, przypisz go do zmiennej. Player równa się game object find with tag. Player. I czerwono się podświetla, bo potrzebujemy transform. Już. Teraz wiemy, gdzie jest gracz. Teraz musimy mieć co spawnować. Public game object static asteroid. I teraz dlaczego public? Napiszcie to. Ja wam pokażę, o co tu chodzi, dlaczego tu jest public game object static asteroid, ok? Dlaczego tu jest static public game object? Dlatego, że teraz jak zrobicie alt tab do edytora i weźmiecie sobie level manager, to widzicie, że tu po prawej jest miejsce na prefab. I możecie sobie tutaj ten prefab przeciągnąć z tych. Przeciągnąć z prefabów tutaj do tego miejsca. Wszyscy widzą gdzie? I dzięki temu ten skrypt będzie mógł go załadować z assetsów. Można też go po nazwie wyszukać, ale tak jest jakoś tak bardziej ludzko, tak? Czyli tutaj po rozrobieniu altaba koniecznie przeciągacie sobie ten static asteroid i wracamy do kodu. I teraz słuchajcie, jest taka funkcja random sphere, czekaj, random sphere inside on unit sphere. Random on unit sphere tworzy sferę. Czym się różni sfera od kuli? Nie, kula jest też 3D. Czym się różni sfera od kuli? A czym się różni okrąg od koła? Okrąg jest pusty w środku. Okrąg to jest tylko obrys. Tak samo sfera jest tylko obrysem kuli. Tak? I teraz ta funkcja, którą tu widzicie, onUnitSphere, generuje wam losowe współrzędne na równo w odległości jednej jednostki w dowolną stronę od punktu. Czyli ona wam taki balonik robi.
i użyjemy tej funkcji, żeby zrandomowo sobie zespawnować tą asteroidę w odległości iluś tam jednostek od statku. Tylko że będziemy musieli tu jakąś małą korektę zrobić, bo ona działa w 3D, a nasza gra jest w takim 2,5D. To znaczy, my nie będziemy chcieli co do zasady tych asteroid spawnować za dużo w pionie. Tak? Okej, okay, czyli zróbmy sobie tak. Wektor 3 to jest funkcja updates. Napiszmy sobie nową funkcję. Game object będzie zwracać. Spawn asteroid będzie przyjmowała też game object. Prefab. I ta funkcja ma, to będzie generyczna funkcja, która będzie służyła do wylosowania, może napiszmy sobie to w komentarzu, generyczna funkcja służąca do wylosowania współrzędnych i umieszczenia w nich, umieszczenia w tym miejscu asteroidy z prefaba. Ok. I teraz no na pewno jeden to będzie za blisko. Zróbmy sobie arbitralnie, że będziemy losować 10 jednostek od gracza. Potem będziemy się zastanawiać, ile jednostek faktycznie jest potrzebnych, żeby to było poza ekranem. Natomiast na tą chwilę umówmy się, że 10 jednostek od gracza. Tak? Czyli wektor 3 random random position to jest random sphere, on unisphere razy 10. Tak? I to nam zwraca losowa pozycja w odległości 10 jednostek. Ale od czego? Nie, a skąd tam jest? Gdzie tam jest gracz? Jeszcze nie ma. Od środka świata. Tak? Teraz nałóż to. Można będzie chyba dodać po prostu współrzędne, czyli random position plus player position. To nam doda, jak dodamy ujemne to odejmie, tak? Ale doda nam współrzędne gracza, czyli teraz już teraz mamy pozycję 10 jednostek od gracza, nie od środka gry, tylko od gracza. Ok, teraz spawnujemy asteroidę i do spawnowania w Unity służy metoda instantiate. To jest taka metoda, która przyjmuje prefaba i w którym miejscu ma go stworzyć i tworzy kopię z prefaba w danym miejscu. Zwraca nam też to, co stworzyła. Instantiate static asteroid, nie transform parent, tylko random position. Quaternion identity. I teraz tak, stwórz zmienną asteroid. Zespawnuj nowy asteroid, korzystając z prefaba. W losowym miejscu z rotacją domyślną.
ten Quaternion Identity to jest taka po prostu domyślna rotacja, tak? Czyli nie nadaje mu żadnej rotacji, tylko domyślna. Potem jego skrypt faktycznie wykona realną rotację, tak? I zwróć asteroidę jako asteroidę jako wynik działania. Return asteroid. Ok, i teraz za każdym jednym razem, kiedy ta funkcja zostanie wywołana, to stworzy się losowa asteroida. Teraz możecie, uwaga, eksperyment naukowy, proszę zapiąć pasy, możecie tutaj wrzucić sobie spawn asteroid do update, tylko co się stanie? Co się stanie, jak tak zrobię? To też, ale ile razy to się wykona? Nieskończoność, a jak często? To klatkę. Tak? Czyli co się stanie? Czyli będziecie mieli 60 nowych asteroidów co sekundę. Dla odważnych, proszę bardzo, możecie sobie tutaj odpalić. Ale się robi kula, nie? Dlaczego się robi kula? No bo on robi idealnie jeden, czy tam ileś od statku, 10 jednostek od statku robi asteroidę. Teraz słuchajcie, co zrobić, żeby to było raz na sekundę? Trzeba zrobić jakiś licznik, który będzie śledził, ile czasu minęło i za każdym razem, kiedy minie sekunda, spawnował. Czyli tutaj sobie zróbcie u góry czas od ostatnio wygenerowanej asteroidy. Już kończę, wiem, że zaraz jest przerwa. I ten czas to będzie normalnie float time since spawn. Możecie go ustawić na 0 od razu w starcie. I tutaj w update dolicz czas od ostatniej klatki. Jeżeli czas przekroczył sekundę, to spawnuj i zresetuj. If time since last spawn większy od 1000, bo to jest w milisekundach. No super, ktoś mi nadpisał tą linijkę. Okej, okay. Ja to zaraz wrzucę na Gita, więc bez, że tak powiem, obaw. Odpalę. Zepsułem coś? Zepsułem coś. Na pewno coś zepsułem. Aha, bo to jest w sekundach. Ja myślałem, że to jest w milisekundach. Sorry. To bym 1000 sekund czekał. Tak? Teraz się co sekundę pokazują. Pokazują się asteroidy. Dobra, wypycham na Gita.